Cześć, tutaj Black Johnny. Dzisiaj będziemy grali Ari. Nawet się zrymowało. Ari kupiłem zaraz jakoś po tym, jak wyszła, ale no nie wiedzieć czemu nie grałem nią przez dosyć długi czas. A okazało się, że Ari to jest jeden z najlepszych AP carry na mita. Po prostu bardzo ciężko jest ją pokonać. Ona ma bardzo duży zasięg. Niezłe obrażenia, jest bardzo mobilna, chociaż po tym nerfie na ulti to już nie jest aż tak bardzo mobilna jak wcześniej. Wcześniej była po prostu niesamowicie mobilna, to była miazga, co ona robiła. No teraz już nie jest aż tak pięknie, ale nadal bardzo dobrze. No niestety, jak widać, mamy trolla w teamie Cassiopeia. No i cóż, wybieramy na początek ten skill, zwodnicza kula. Ari wypuszcza kulę, która zadaje 40 plus 6 punktów obrażeń magicznych. Otóż to 6 to jest oczywiście przelicznik z AP. Po czym wraca do niej i zadaje drugie tyle obrażeń. Nieuchronnych, o proszę, czyli ma jeszcze true damage. O tym nawet nie wiedziałem. Pasyw to Witaj jest w moim kradzież esencji. teamie. Ari otrzymuje ładunek kradzieży esencji, kiedy trafi wroga zaklęciem. Maksymalnie 3 ładunki na zaklęcie. Po osiągnięciu 9 ładunków następne zaklęcie Ari będzie miało 35% wampiryzmu zaklęć. No więc to jest naprawdę dużo. Tu oczywiście na początku idziemy scoutować, chronić Blue. Jak ktoś oglądał ABC gracza rankingowego, to wie, o czym mówię. Tu można trochę pomóc mu z wilkami. 30 sekund do pojawienia się Tu w oczywiście jeszcze polu. Gangplank powinien stać. Nie tutaj, tylko tu. Pilnować, żeby nikt nie przyszedł. No i tak, co do skilli dalej, no to jest podstawowy nasz skill do harasu i w ogóle do walki, bardzo fajny. Na wielu wrogów działa, prawda? Może przez wielu przelecieć. Dosyć ciężko nim trafić, tak żeby weszły oba, znaczy żeby w dwie strony, prawda, trafiła przeciwnika. Pojawiły się stwory. No ale ogólnie nie jest tak źle. Tutaj mamy ogniki, też bardzo fajny skill, maksujemy go jako drugiego. No, po prostu Ari wypuszcza trzy pociski i trafiają albo najbliższego miniona, albo bohatera. Przy czym bohater ma priorytet. Jeżeli bohater jest w zasięgu, to uderzy ten czar bohatera, a nie miniony. To jest urok, czyli taki taunt. Przyciągamy po prostu przeciwnika i zdajemy mu obrażenia. Więc też bardzo fajne, wybieram ja to gdzieś tak na czwartym poziomie. No i tutaj, jak widać, niestety trollowała ta Cassiopeia. Spele, flash i błysk i podpalenie. Ignite. Myślę, że to jest taki standardowy zestaw na mida i raczej rzadko stosuje się tutaj coś innego, tylko Vlad, powiedzmy, stosuje heala. Jeżeli gramy na Veigara, na przykład Ryzen, no to tutaj sobie możemy dać cleanse. Byłoby to bardzo wskazane. Ale zazwyczaj flash, znaczy ignite. I teraz co? No, ulti wiadomo, szarża. Ona to jest coś takiego troszeczkę podobnego do tych ogników. Ona szarżuje, czyli ma jakby takiego małego flasha. Zadaje obrażenia. W taki sam sposób mniej więcej jak te ogniki. Więc w połączeniu z ognikami to już zadaje bardzo duże obrażenia. Później trzeba trafić tamten i wtedy możemy tym trafić spokojnie dwa razy, jeżeli zabijemy gościa na urok. Natomiast Ziggs jest OB, ja się go trochę bałem. Jeszcze teraz mu zmniejszono chyba koszta many. Może spamować tym swoimi ciarami jak głupi. Także no niestety. On tu wziął sobie pierścień do rana. Ja ostatnio biorę buty i 3 HP poty. No ale co kto lubi. Zobaczymy może na chwilę, co tutaj się dzieje. To wygląda na to, że Cassiopeia umiera. Chociaż nie, jeszcze nie. No niestety chyba bez sensu tak to oglądać, kiedy nie widać zdrowia przeciwników i sojuszników. Więc może zostaniemy tutaj. No proszę, nam zabiła kogoś. Tutaj haras uskuteczniam jak zwykle z tego. Tutaj
Wugon postanowił mnie zgankować. Niestety za mało ma jeszcze damage'a, nie ma reda, więc no nie udało mu się, zwłaszcza że ja mam buty. Chociaż on chyba też miał jeszcze buty. No proszę, jeszcze przeżył. Oj. I tak to jest ten Elohel. Gość był ostatni. I oczywiście nie mógł piknąć tego, co drużyna potrzebowała, czyli supporta. No niestety zazwyczaj tak jest, że kto jest ostatni, to pikuje supporta. No, kiedy ja gram, to tak robię. Biorę to, co drużyna potrzebuje. Mogę ewentualnie poprosić, żeby tam dali mi co innego, ale jeżeli nie dadzą, no to trudno. No chociaż ja wiem, że na przykład jestem lepszy od większości graczy, którzy grają na tym elo, bo ja już grałem na wyższym elo. I wiem, że to wcale nie jest do końca tak, że kto jest ostatni, ten jest najgorszy. No ale jednak teoretycznie tak jest, nie? Teoretycznie, dlatego że w praktyce kto jest najniżej w kolejce, ten ma najniższe elo. No. Z całej drużyny. To oczywiście staramy się last hitować. Ja też staram się trochę popchnąć linię, żeby wieża zjadła jego miniony. No i jak tu się na sytuację? 23 to bardzo słabo. On ma 28, czyli więcej. No cóż. To jest na pewno element, nad którym jeszcze muszę popracować. Ale i tak średnio na grę mam około 140, więc myślę, że nie tak źle. Zwłaszcza, że gram też... O, i tutaj właśnie było widać udane trafienie urokiem, które pozwoliło mi trafić go dwa razy z kół. No, jako pierwszy dostałem 6 level, więc postanowiłem to wykorzystać. Tak, a co do tych raz hitów, to ja średnio mam na grę 140 milionów, co myślę, że jest całkiem dobry wynik. Jak porównuję się z ludźmi z tego elo, to oni mają po 80-90. A przecież ja też gram z supportami czasami i tak dalej, nie? Więc myślę, że naprawdę nieźle. No i cóż, wracam do bazy. Kupuję itemy. Katalista. Gdybym miał mniej pieniędzy, to kupiłbym pewnie ze dwa pierścienie do rana. No ale że miałem akurat tyle, że mi wystarczyło na katalista, katalizator ochronny, to wybrałem akurat ten item. Dlaczego ten? Dlatego, że daje zdrowie, manę, to już jest fajne, bo nie, możemy przyjąć więcej obrażeń na siebie. Oczywiście staram się tego unikać. Ale najfajniejsza jest ta bierna umiejętność, czyli że kiedy zdobędziemy poziom, odzyskujemy 250 punktów zdrowia i 200 punktów many. Kiedyś to przywracało natychmiast, a teraz w przeciągu 8 sekund, no ale nadal jest to bardzo użyteczne. Tutaj chciałem zgankować, ale podejrzewałem, że tutaj jest ward. No był, właśnie się skończył. Więc to jest bez sensu, żeby tutaj stać. I tutaj właśnie widać te dosyć duże obrażenia. Tutaj niestety z ulti nie trafiony, z tego ostatniego. No ale nawet nie chciałem go aż tak bardzo... Znaczy no, nie chciałem. Chciałem go zabić, ale wiedziałem, że już go nie zabiję, tylko... Nadal po prostu warto go scharasować. Ulti nie jest tylko po to, żeby kogoś zabić. Dużo osób tak robi. Trzyma to ulti, trzyma i... A przecież to ma nie aż taki duży cooldown, 100 sekund. Może nie jest to najmniejszy cooldown, prawda? Jak Lux ma 24 sekundy.
Ale no, myślę, że nie warto aż tak bardzo trzymać z tego ulti. Tutaj gang z jego strony. Musiałem się wyfleszować. Na szkoda, trzymałem sobie tutaj naładowany ten czar na większą falę minionów, żeby sobie przywrócić trochę życia, prawda? Z naszego pasywu. Teraz wszyscy poszli na bota. Skarner nie dawał mi blue, niestety, nie wiem dlaczego. Tutaj właśnie widzicie. I said first that I made, not my problem. No cóż, idiota. Bo mówić tam sobie może, jakby z ostatniej w kolejce. Tutaj widzicie, ile to zabiera życia przeciwnikowi. I tutaj chyba nawet niepotrzebnie użyłem Ignite'a. Mogłem go sobie zostawić. Skarner całkiem dobre ganki w tej grze, natomiast później w teamfightach grał niestety słabo. Ci tutaj dive'owali niepotrzebnie i tak się to skończyło. Zobaczymy, jak tutaj Gangplank sobie radzi. Gangplank 2 do 1. O proszę, czyżby Gangplank był teraz kontrą na Irelię? Tego bym się nie spodziewał. Nawet chyba ostatnio pokonałem jakiegoś. Tak, zobaczymy. 69 do 55. Wygląda na to, że tak. Że dobrze sobie radził przeciwko Irelii. No na pewno, co można powiedzieć, to no, on ze swoim W kontruje jej E, czyli jej stana. Ona ma wbudowanego cleansa. Tutaj postanowiłem zgankować. Szkoda, że ten gangplank wcześniej nie poszedł. No ale nadal 2 za 1 to jest całkiem dobry wynik. I tutaj jeszcze, proszę bardzo, jeszcze Ziggs. Tutaj niestety źle zrobiłem, że ominęło go moje Q przy drodze powrotnej, niepotrzebnie się ruszyłem. No ale nadal, to z 3 przeciwników za 1, więc dobra wymiana. Tutaj zwardowałem sobie, żeby ten Wukong nie wyskoczył na mnie tak znienacka. No i tutaj oczywiście pcham linię, żeby przeciwnik stracił miniony. A ja w tym czasie się cofam do bazy po przedmioty. I tutaj też może trochę źle zrobiłem z tymi przedmiotami.
bo ja kupiłem, jak widzicie, to. A może jednak warto było za 2600 kupić. To prawda, wielką pałkę. No i teraz zrobię smoka. No, niestety tutaj nasz bot niewiele może zdziałać w tej sytuacji. Dwóch na trzech. I niestety nawet nie powinno tak tutaj. Ja tutaj wpadłem. I uciekłem niestety. Może bym jeszcze zabił Tomasza, ale wolałem nie ryzykować. Niestety wystarczyło, żeby oni troszeczkę poczekali i wtedy byśmy ich zabili. Action LOL replay to jest całkiem fajna zabawka. Tylko teraz pytanie, jak powrócić do standardowego widoku? Ten widok jakoś jest taki trochę dziwny. Aha, rozumiem. F1, F4 chyba. Czy F5? F5, tak. To pokaz przełącza się na bohaterów. Co ty na to? No nic, teraz będziemy mieli dziwną perspektywę. Cassiopeia, troll. 2-4, czyli nie aż taki tragiczny wynik. Ja tutaj zdominowałem Mita z małą pomocą Skarnera. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. No niestety ten Wukong był naprawdę dobry. Seryjny zabójca. On pinguje topa, ale ja widzę tutaj, że Ziggs pcha mida, więc ja tutaj się udaję. Powiedz mi coś na uszko. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Przeciwnik pokonany. No i tutaj zobaczycie po prostu, jak ja to nazywam, Noob Parade, wykonanie Cassiopeii. No patrzcie, zew, no ja też czasami popełniam ten błąd. Zew krwi w oczach i patrzcie, co się teraz stanie. Strasznie głupia. No ja może aż tak błędów nie robię, że wpadam pod wieżę, ale zdarza mi się gonić kogoś za daleko na terytorium przeciwnika. Przeciwnik pokonany. No i niestety nie udało się. Wukong wyskoczył w odpowiednim momencie. Bardzo dobra gra z jego strony w tym razem. Tak, że po zmianie dżungli to chyba Wukong właśnie nadaje się do dżunglowania, co szczerze mówiąc wcześniej nie nadawał się za bardzo.
tutaj mamy teamfight. Ja się starałem sfokusować Ashę. No ale była z daleko, więc zabiłem Irelię. No i tutaj też niepotrzebnie. Dwa stracone flasze. Także Ari jest naprawdę bardzo mocna na midzie. Ciężko ją pokonać. Nie wiem, kto ma szansę. Może Morgana. Może Ryze, nie wiem. Bo Ryze ją złapie. Ona trochę straci na mobilności. Aczkolwiek, no nie wiem, naprawdę. Trudno mi powiedzieć. Jest to jedna z najsilniejszych postaci na mida obecnie. Zniszczono twoją wieżę. A jakby ktoś to później oglądał, to mamy teraz marzec 2012 roku. Bo to się oczywiście czasem zmienia. Tam różne nerfy, buffy i tak dalej. Ostatnio znerfiono Irelię. No i zdaniem nadal jest dobrą postacią. Nadal lubię nią grać na topie. Natomiast no nerf. Kiedyś była jeszcze... Ona już nie jest pierwszy raz nerfiona, także ona kiedyś była dużo silniejsza niż obecnie. No co moim zdaniem... Znaczy czuć tego nerfa na W Irelii. Ona sporo jednak straciła od tego regeneracji żywy zdrowia. Ale tak jak mówię, nadal jest to champion, którym da się grać na topie. I to z dobrym skutkiem. Tylko teraz moim zdaniem no prawie zawsze trzeba robić latarnię, tak tutaj zrobiła ta Irelia. Dlatego, że sama regeneracja zdrowia z W już może nie wystarczyć. Ja co prawda przed tym też robiłem latarnię. Często. No ale jak ktoś nie robi, no to niestety. I sama latarnia też została teraz znerfiona. Przywraca mniej zdrowia. I to też nie jest pierwszy nerf latarni. No ale nadal jest to dobry item. Tutaj fokus na carry i supporta. W międzyczasie, nawet nie zdążyłem wam opowiedzieć, kupiłem Rod of Ages, Różkę Wieku. To jest podstawowy item, moim zdaniem, na większość casterów, dlatego, że tak jak mówię, zachowuje on pasyw z Katalista. Na dodatek trzeba go dosyć wcześnie złożyć, żeby on się zdążył nastakować, dlatego, że po prostu możemy zyskać dodatkowe 180 punktów zdrowia i 200 punktów many. Bohater otrzymuje 18 punktów zdrowia, many i tak dalej, i AP również, co minutę. Dlatego właśnie, no, żeby to się w pełni stakowało, to musimy pograć z tym przedmiotem 10 minut. No i to jest powód, dla którego trzeba to wcześniej złożyć. Wtedy, no, dostajemy naprawdę dobry item, ponieważ 80 AP, bardzo dużo z życia i many, no to jest bardzo dobry item, duże survi. I duży, jak to się mówi, sustain dzięki temu pasywowi z Katalista. Później zazwyczaj składam czapkę def, czyli to właśnie, zabójczy kapelusz. Dużo AP i jeszcze zwiększa 30% całe nasze AP. To się kiedyś nazywało jakoś chyba Zonia. Niestety nie wiem, dlaczego zmieniają te nazwy, przedmioty i tak dalej. Tak samo tutaj. To już się tyle razy zmieniało i tak samo mikstury zdrowia, a nie jakieś cukierki wprowadzają co jakiś czas, teraz jakieś kurcze grzyby. Daliby sobie spokój, zostawiliby to tak jak jest, jak wszyscy się przyzwyczaili i jak lubią. To naprawdę, nie wiem,
Ci się powinni wrócić, niestety idą jak jacyś idioci. Co tu przebierać w słowach? Więc ja się też postanowiłem ruszyć, bo wiedziałem już co tutaj będzie się działo. Proszę bardzo, to chyba penta albo kwadra. Zajczyło kwadra, ta kwadra, bo tutaj jest Asha. Tak, on tutaj któryś. Nie, czekaj, który to? Nie widać niestety. Był chyba trochę głupi, no bo kto tam zrobi tego barona? Ja z Grand Plankiem. Przecież nie mam damage'a, żeby zabić barona. Ja jestem magiem. Potrzebny byłby tutaj AD Carry, którego niestety nie mamy dzięki Cassiopei. Bo nawet ten Cassiopeia nie musiał grać supportem, ponieważ Alistar jest supportem. Więc on grałby AD Carry, ale nie, on idzie na mida. Po prostu ten koleś to powinien grać z botami, bo jest na ich poziomie albo nawet niżej, bo boty przynajmniej potrafią jakąś w miarę dobrą kompozycję drużyny złożyć. Przyspieszymy troszkę może, chociaż nie, no tutaj, o właśnie, idiotka zaczęła barona robić, nie wiadomo po co, kiedy ja powiedziałem, że się wracam. Więc po pierwsze to, że ja się wracam, a po drugie to, że oni wszyscy są zrespieni. Więc to nie jest najlepszy moment do zabicia barona. Dobry moment do zabicia barona to jest kiedy zabijam powiedzmy dwóch, trzech przeciwników. Wtedy owszem, można. Albo kiedy po wygranym teamfightie zniszczymy im inhibitor. No to wtedy również, chociaż to też jest wtedy taki ryzykowny moment, ponieważ oni się zdążą wzrespić. Ale wtedy można zaryzykować, ponieważ oni muszą się bronić ze względu na super miniony, które pchają ich linię i mogą być tym zajęci i nie przyjdą tutaj do barona. Ale mogą też przyjść, no zależy to od nich, dlatego wtedy to jest taki ryzykowny moment, ale no najlepszy moment jest wtedy, kiedy zabijamy powiedzmy trzech przeciwników albo wszystkich i od razu później baron, a nie oni sobie poszli wtedy, kiedy wszyscy przeciwnicy byli żywi, jeszcze byli w pobliżu. I kiedy ja byłem w bazie i mówiłem, żeby nie robili tego barona. Niestety ta Cassiopeia, no mózgu nie ma. Pan dziadzior. To straszny idiota. Tak, tutaj mam już czapkę i złożyłem rewolwer. To akurat nie jest item, który często składam na Ari, ale postanowiłem złożyć wolę starożytnych, czyli nie pamiętam jak to się nazywało. Wota, Will of Ancient, coś takiego. Will, coś takiego. Czyli dodatkowy spell mam. 12% cały czas. I z naszym pasywem co jakiś czas tam 40, chyba 7. Tak. A po złożeniu całego już będzie dużo więcej. To, że Skarner do tej pory jeszcze całkiem nieźle grał przez te pierwsze 30 minut. Tylko teraz nie wiadomo, gdzie ten gangplank poszedł i po co. Kiedy my pchamy wieżę, to on sobie poszedł na wilki. Ja pingowałem, żeby już to zostawić, bo wiedziałem, że te żołnierze tego nie zdobędą tej wieży. Więc żeby zdobyć szybko smoka. Irelia nie żyje, więc mamy przewagę liczebną. Tutaj ten ward też trochę niepotrzebny, w tym momencie przynajmniej. Może teraz to było lepiej postawić gdzieś tutaj, chociaż tu już jest, albo tu. Skoro my jesteśmy na dragonie. No i cóż, wracamy się wszyscy po przedmioty.
Tutaj przeprosiłem Alistara za to, że zdjąłem Warda. Dlatego, że no ja tak uważam, że skoro support już kupił tego orakla, to niech sobie weźmie to złoto za wardy. I tak samo na przykład kiedy kupujemy Vision Warda, tutaj na przykład stawiamy, ja tak robię z supportem, to również niszczę wtedy ja tego Warda jako support. Dostaję z tego trochę golda, 25 bodajże. Co? No może nie pamiętam jaka jest różnica w cenie, zaraz sprawdzę. No, więc to zmniejsza już różnicę w cenie między tym Wardem a tym do tylko 25 punktów złota, więc myślę, że wtedy to jest opłacalne. .05, dobry wynik. Tu już chciałem się naprawdę wrócić, bo miałem dużo golda. No ale sytuacja nie pozwalała na to. Irelia trochę źle zrobiła, że nie ma w ogóle życia. Ogólnie build w miarę dobry, tylko właśnie nie ma życia. Tu źle poleciałem za Wukongiem. Ale Irelia też się oberwało i Ashe. No i tu już niestety nie było sensu go ścigać. Ale to jest właśnie dobry moment na Barona. Kiedy nie żyje trzech przeciwników, tak jak mówiłem, nasz tylko jeden. Kasiopeia niestety zagłupia troszkę, żeby pomóc. No i tu niestety oni się zrespili. Skadra miał mało HP, więc bał się. No i tutaj bardzo failowy smite ze strony Skarnera. Przez co oni ukradli Barona. No i niestety tutaj nas pozabijali. Także Skarner, good job. Nie ma to jak użyć smite'a. Nie do dobicia, tylko nie wiadomo do czego. Do tego, żeby osłabić go jeszcze i ułatwić kradzież przeciwnikom. Więc to jest właśnie sposób, w który nie powinno się używać smite'a. Smite jest po to, żeby dobić czy to Barona, czy Smoka, czy Buffa. I dzięki temu przeciwnik nie może ukraść. Natomiast jak on to zrobił, no to widzieliście jak to się skończyło. I to jest już początek powolny końca. Mimo że jeszcze 28 do 21, to już coraz gorsza gra. I to jest właśnie to, czym nazywamy Elo Hell. No patrzcie, 10 do 0 było. A zdradzę już, gra będzie przegrana. Chyba. Tak mi się wydaje. Zniszczono twoją wieżę.
Tutaj mamy 20% wampiryzmu, zaklęć, czyli i 50 AP, prawda? Czyli z naszym pasywem co siódmy tank spell będzie już przywracał 55%. A jeszcze dodatkowo ona ma też WOTE plus 20 z aury, czyli już 70%, 75 co siódmy i zwykły chyba tam 40. Jeszcze by Alistar to złożył, to już w ogóle byłby wypas. No, ten oczywiście Gangplank nie był Steamem, tylko gdzieś dalej i teraz użył ulti nie wiadomo po co. Chciał pewnie ich spowolnić, no ale dużo to nie dało. A jego ulti mogłoby pomóc w teamfajcie. No i tak to właśnie wyszło. Cztery trupy na koncie wroga. Zresztą, jak mówię, team był dosyć słaby, niestety. Na początku Skarny grał dobrze, dobre ganki, ale później tragedia. I tragicznie się zachowywał tutaj w teamfightach, gdzieś chodził sam, nie z drużyną. Tragedia z tym baronem, ze smitem. Gangplank to samo, gdzieś sobie sam latał po liniach. Także ja tu już chciałem się poddać chyba. Nie, to nie ja wtedy jeszcze. Ale i tak chciałem już się poddać. Bo wiedziałem, że z tym teamem to daleko nie zajdę. Tak, don't focus wound, to może ktoś będzie mnie osłaniał, co? Ja mam co wlecieć w sam środek przeciwników? No sorry, kolego. Właśnie dużo osób tego nie rozumie, że don't focus wound. No kurwa, jak mam go nie fokusować, kiedy na mnie siedzi? Jeżeli ty grasz tym swoim jebanym skarnerem, to weź go kurwa odciągnij i wtedy mogę fokusować kogoś innego. Ale jak ty sobie lecisz jak ślepy, on właśnie tak robił, że bieg ignorował wszystkich. Bieg na sam koniec teamu, żeby przyciągnąć carry, tylko że no, zanim on tam dobiegł, to już był martwy, no ludzie, trochę rozumu. A w tym czasie jego tanki przeciwnej drużyny po prostu siedziały cały czas na mnie, na Cassiopeii. I no, jak on to sobie wyobraża, że jak ja, co ja zrobię? Zignoruję Wukonga z jego mega damage'em, żeby się dostać do Asze? No, sorki. Ja to jeszcze mam szarżę, więc jeszcze mogłem jakoś tam czasami próbować, chociaż to też się źle kończyło. Ale taka Cassiopeia, no to jak to miała zrobić? Tak samo ten Alistar, no powinien wyrzucić tego Wukonga gdzieś za ścianę na przykład. W zasadzie to muszę pogać trochę Alistarem, bo to jest dobry support. I myślę, że warto byłoby go ogarnąć. No ja zazwyczaj gram tylko Soną, Sorakom, Tarikiem. Czasami jamną, jeżeli w przeciwnej drużynie jest Amumu albo Morgana. O, Blitzcrankiem czasami lubię zagrać. Choć to jest taki troszeczkę nietypowy support, ponieważ on zadaje obrażenia, a nie leczy. I po prostu nie zawsze gra Blitzcrankiem dobrze się kończy. Chociaż zazwyczaj, znaczy to jest naprawdę niebezpieczny przeciwnik. Może złapać, podbić, wyciszyć, zadaje duże obrażenia. Taki chwyt, no po prostu potrafi zniszczyć kogoś na linii, nie? Ale no też trzeba dobrze trafić tą ręką, a powiedzmy sobie szczerze, ręka nie przechodzi przez miniony. Więc nie jest to takie proste. Spróbujemy, zobaczymy, czy coś się... No, niestety, wysypało się. No, ale myślę, że nie ma sensu już dalej tego pokazywać. Zawiesiło się. Przy próbie zmiany prędkości, także... Do zobaczenia następnym razem. Omówimy sobie jakąś inną postać. Cześć.